Dziś jest już pewne, że rozstanie Krzyśka Stanowskiego z kanałem sportowym nie odbyło się w przyjacielskim klimacie, jak próbowano nam wmówić. Kilka godzin temu obie strony zabrały głos w tej sprawie. Krzysiek uznał, że jest większy od nas, jest większy niż siedziba kanału sportowego, która jest. Jest tak bardzo duży, że już nie ma tlenu, którym moglibyśmy razem oddychać. Przepraszam bardzo, nim jest dzisiaj dla kanału sportowego Krzysztof Stanowski, żeby następne kilkadziesiąt minut rozmawiać o Krzysztofie Stanowskim. Kiedy siedzieliśmy w restauracji 4 lata temu, to ja wiem, kim był Krzysztof Stanowski, gdzie był w swojej przygodzie zawodowej Krzysztof Stanowski. Wiem, gdzie byłeś ty, wiem, gdzie był Tomek, wiem, gdzie byłem ja. I my we czterech się na coś wtedy umówiliśmy. I każdy z nas szczerze mógł diagnozować świat i mówić o tym, czego oczekuje, jak będzie funkcjonowało życie tej spółki, jakie będą zakręty w życiu tej spółki, jak się będą zmieniać akcenty w tej spółce i odpowiedzialność za pewne rzeczy. I ja się trzymam tego, co ustaliłem z wami trzema 4 lata temu. Jak my ja wam podałem rękę, bo dla mnie podanie ręki jest droższe od zapisu na papierze. Te papiery dla spółki naszej przygotowywała kancelaria, no do której dzisiaj z perspektywy czasu też mam bardzo dużo zarzutów. I wydaje mi się, że po konsultacji z moimi z kolei adwokatami ja będę chciał się pewnymi rzeczami zająć, bo dzisiaj mam wrażenie z perspektywy czasu, że kancelaria, która tworzyła papiery spółkowe, czyli za zadanie miała za nasze wspólne pieniądze stworzyć dokument zabezpieczający ciebie, Tomka, mnie i Krzyśka, stworzyła dokument nie do końca zabezpieczające interesy spółki, a raczej dające możliwości jednemu członkowi, nazwijmy to, tej spółki, żeby sobie zrobił co chce w jakimkolwiek momencie bez większych konsekwencji. I po prostu jestem tą dyskusją zmęczony i wam jeszcze raz powtarzam. Ja komuś podałem rękę, na coś się umówiłem i generalnie nie chcę mi się dyskutować o kimś, kto po prostu nie dotrzymuje pewnych słów i pewnych ustaleń. Krzysiek, wiesz, czy koniec kanału sportowego w ciągu najbliższych miesięcy, bo takie do nas dochodzą gdzieś sygnały z miasta. No bo szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, że Krzysiek założy podobny kanał sportowy i miałbym się bać kanału sportowego założonego przez Krzyśka Stanowskiego. To w ogóle nie wchodzi w grę. Wydaje mi się, że rozwinie swój portal, otworzy sobie kanał YouTube'owy i będzie funkcjonował w oparciu o zasięgi, bo te zasięgi dla niego mają szczególne, prawda, znaczenie. Natomiast nie podoba mi się w tym całym procesie, powiedziałbym, rozchodzenia Krzyśka z kanałem sportowym. Nie podoba mi się w ogóle sposób podejścia do biznesu, bo to jest dziecinada, usuwanie opisu z Twittera, z Instagrama. Ja z Krzyśkiem odbyłem rozmowę, którą wam zrelacjonowałem. Miałem się z Krzyśkiem spotkać chyba 2 tygodnie temu w poniedziałek po mocy futbolu. Mieliśmy ustalić jakieś warunki brzegowe, datę obwieszczenia odejścia z kanału. No Krzysiek się ze mną umówił w środę czy w czwartek i w piątek. I w piątek nagrywając chyba ostatniego Mazurka, który ostatecznie został niewyimitowany, ale zapłacony, ale niewyimitowany, bo już była cisza wyborcza, no to po prostu sobie zamieścił oświadczenie. Krzysiek Stanowski odszedł z kanału sportowego i tak naprawdę go nie interesuje ani to, że spółka straciła pieniądze, ani go nie interesuje to, że za chwilę w tej spółce trzeba zapłacić pensję kilkudziesięciu osobom i kilkudziesięciu współpracownikom. A mnie to interesuje, bo dopóki jestem w tej spółce, to ja dzisiaj muszę brać konsekwencje za te głupie żarty. To było najlepsze dla samego Krzyśka, jeśli chodzi o jego fame i rozwój jego mediów społecznościowych. Natomiast w dalekiej perspektywie to wydaje mi się, no, sprowadziło na kanał sportowy dużo niepotrzebnych historii, tekstów, komentarzy, pism i pewnej zakulisowej gry, która od wielu tygodni się toczy względem naszej spółki. Rozmowa o biznesie z Krzyśkiem, no to w ogóle jest na poziomie podstawówki, no bo Krzysiek Stanowski dzisiaj publikuje na swoim kanale WhatsAppowym, że we wtorek sprzedaje udziały. To ja znowu się mogę zapytać, kto upoważnił Krzyśka Stanowskiego do takiej informacji. Ale nie, poczekaj akurat, no nie, to są no, jego Michał, udziały. Michał, słuchaj, to są sprawy spółkowe, to są sprawy spółkowe, tak jak ja się dzisiaj mogę zastanawiać nad tym, dlaczego pan Leśnodorski publicznie opowiadał o tym, że jest cichym udziałowcem kanału sportowego, to każdy sobie dzisiaj może wejść w udziały i zobaczyć, że udziałowcami kanału sportowego są Tomasz Smokowski, Michał Pol, Mateusz Borek, Maciej Sawicki i nie Krzysztof Stanowski, tylko spółka Weszło TV. Tak naprawdę żaden z nas dzisiaj nie wie,
kto jest akcjonariuszem spółki Weszło TV, albo kto wyłożył pieniądze na Weszło TV, albo jakie są układy między Krzyśkiem a każdą inną osobą fizyczną w spółce Weszło TV. I po prostu ja uważam, że pieniądze i biznes lubią ciszę i naprawdę byłoby rozsądniej i normalniej biznesowo, żebyśmy pewne rzeczy załatwiali tak, jak się to załatwia w biznesie, a nie ogłaszali na kanałach, że we wtorek prawdopodobnie podpisuję umowę o sprzedaży udziałów i za chwilę nic nie będę miał wspólnego z kanałem sportowym, nawet właścicielsko. Niech się to dokona, niech się to zrobi. Wydaje się w spółce oświadczenie, no tak to wygląda na całym świecie. No, żaden akcjonariusz, zwłaszcza mniejszościowy na całym świecie, nie jest uprawniony do tego, żeby się komunikować ze światem zewnętrznym w taki sposób, w jaki robi to Krzysiek w ostatnich dniach. To po prostu to nie ma nic wspólnego z biznesem. Chwilę później pojawiła się odpowiedź Stanowskiego. Siema, byłem na meczu Radomiaka, no i nie mogłem oglądać trwającego ciągle zarządu kanału sportowego, ale koledzy mi piszą, co tam jest mówione. No i mam jeden komentarz do tego, że kłamanie na mój temat jest trochę ryzykowne, bo obarczone jest takim ryzykiem, że ja mogę w każdej chwili powiedzieć prawdę. I chyba będę musiał, no bo skoro innym tak swobodnie przychodzi mówienie na mój temat, to chyba ja też powinienem nabrać swobody w mówieniu na temat innych osób. Może przed 1 lutego, może 1 lutego, może jutro. Muszę to przemyśleć. Zielonym jadę. No i możemy zacierać ręce, bo bez wątpienia w najbliższych dniach szykują się niezłe... No, słuchajcie, no, dymy! Ja zawsze mówię prosto i uczciwie, i szczerze.